Nada más to po hiszpańsku nic więcej, prawda? No tak. A jeśli ktoś doda do tego jakiś bezokolicznik, jakieś infinitivo i powie nada más llegar albo nada más salir, to co to będzie znaczyło? Nic więcej przyjechać, nic więcej wyjść? Czy to znaczy, że nic więcej nie przyjedzie, nic więcej nie wyjdzie? Czy ktoś nigdy więcej nie przyjedzie albo nigdy więcej nie wyjdzie? Chyba coś jest tutaj nie tak. Hola, ¿cómo estáis? Witajcie w kolejnym odcinku Hablo Español. Jak to zwykle bywa w nauce języków, nie trzeba niczego brać dosłownie, dlatego że mogą nam wyjść z tego wszystkiego głupoty. I żeby się porządnie nauczyć i żeby zrozumieć, co znaczy wyrażenie nada más, más infinitivo, czyli nada más i bezokolicznik w języku hiszpańskim, to w tym odcinku sobie wszystko to przećwiczymy i zobaczymy, co to dokładnie znaczy i w jakich sytuacjach można tego używać. Jeśli jeszcze nie zasubskrybowaliście, to zróbcie to właśnie teraz, a po obejrzeniu tego odcinka odwiedźcie Instagrama i Facebooka, a my już teraz zaczynamy. Zapraszam! Ten zwrot nada más i infinitivo najczęściej jest wykorzystywany w języku hiszpańskim jako taki przysłówek czasowy, jako takie określenie czasowe i znaczy to, że coś zdarzyło się zaraz po czymś innym. To znaczy, że najpierw zdarzyła się jedna rzecz i natychmiast po tym, inmediatamente después de eso, zdarzyła się inna rzecz. Możemy powiedzieć na przykład lo vi nada más salir de casa. Lo vi nada más salir de casa, czyli widziałem go, zobaczyłem go, czy zobaczyłem to, tutaj nie wiemy bez szerszego kontekstu, zaraz po tym, jak wyszedłem z domu. Tutaj, mimo że mamy bezokolicznik, mimo że mamy infinitivo, najczęściej, jeśli nie ma innego wyjaśnienia, tyczy się to tej samej osoby, tego samego sujeto, tego samego podmiotu, to znaczy, że w tym przypadku mnie. To znaczy, że kiedy ja wyszedłem, to zaraz po tym go zobaczyłem. Jak tylko wyszedłem z domu, to go zobaczyłem, czy to zobaczyłem. Tak to właśnie wygląda w języku hiszpańskim. Kiedyś to była konstrukcja dość kolokwialna, ale teraz jest już akceptowalna i przeszła do normalnego użycia. Jest bardzo często używana też w formie pisemnej, nie tylko w formie mówionej i też bardzo często w artykułach, w prasie itd., itd., więc można jej na spokojnie używać. Ale musicie wiedzieć, że kiedyś jej nie do końca akceptowała i nie do końca zgadzała się z tym, żeby nada más, más infinitivo było używane jako taki przysłówek czasowy. W każdym razie teraz jest w porządku i teraz możecie tego w ten sposób używać właśnie z infinitivo. Inne opcje, jak zaraz zobaczymy, być może jeszcze nie są do końca bezpieczne. W każdym razie musicie wiedzieć, że to nada más, najczęściej z infinitivo właśnie, jest bardzo często używaną konstrukcją, używanym wyrażeniem, więc musicie je znać. Tak to właśnie wygląda i zaraz zobaczymy kolejne przykłady. Kolejny przykład, nada más terminar el trabajo, me llamó. Nada más terminar el trabajo, me llamó, czyli zaraz po tym, jak skończyła pracę, zadzwoniła do mnie. Tutaj, jak widzimy, wygląda to tak samo, nada más terminar, w sensie jest infinitivo, ale przez to, że dalej mamy już aktywny czasownik i jest on dostosowany do trzeciej osoby liczby pojedynczej, to wiemy, że to już nie tyczy się mnie, tylko że tamta osoba i to zakończenie pracy też tyczy się tamtej osoby, która do mnie zadzwoniła i właśnie, że zaraz po tym, jak skończyła pracę, zadzwoniła do mnie. Tak to właśnie wygląda, to znaczy, że teraz obie rzeczy tyczą się tej właśnie osoby. Czasami może być inaczej, ale to zobaczymy za chwilę. Najczęściej będzie właśnie tak i najczęściej to nada más, más infinitivo się tyczy przeszłości, bo najczęściej mówimy już o tym, co się wydarzyło, że zaraz jedno po drugim się wydarzyło, że momentalnie po tym, jak coś się wydarzyło, to wydarzyła się rzecz inna. Jest to trochę inne, jest to z trochę innym smaczkiem nasmarowane tutaj niż al más infinitivo. O al más infinitivo też mam osobny odcinek razem z mientras, durante i tak dalej, bo al más infinitivo, na przykład al salir skądś tam, znaczy bardziej, że w trakcie tego, że to jest symultaniczne, to coś tam innego się wydarzyło. A tutaj mamy nada más. Tak naprawdę jest to bardzo podobne, ale mamy jednak to, ten smaczek, że to się zdarzyło po, zaraz po. To znaczy, że natychmiast po tym, jak coś tam się wydarzyło, to wydarzyło się coś innego. Tak właśnie to można zinterpretować i za chwilę kolejne przykłady.
Oczywiście nie tylko musi się to tyczyć przeszłości, możemy mówić generalnie też za pomocą tego nada más. Możemy powiedzieć na przykład siempre me avisa, nada más llegar a su casa. Siempre me avisa, nada más llegar a su casa, czyli zawsze mnie powiadamia po tym, zaraz po tym, jak wróci do swojego domu, czy ona jak wróci do swojego domu, czy on jak wróci do swojego domu, tego bez kontekstu szerszego nie wiemy. W każdym razie, jak widzimy, znowu jest to dostosowane do trzeciej osoby, to ta trzecia osoba jakaś zawsze mnie powiadamia po tym, jak wróci do domu. No i właśnie znowu mamy tę momentalność, tę natychmiastowość tutaj podkreśloną, że jak tylko zdarzy się jedna rzecz, to wydarzy się coś innego. No i jak widzimy, tutaj jest w znaczeniu generalnym, w czasie teraźniejszym po prostu to potraktowane i tak też może być. Jeśli chodzi o przyszłość, też by mogło tak być, ale pamiętajcie, że te dopuszczalne rzeczy są właśnie takie, że nie są odmienione, tylko że jest tam właśnie ten bezokolicznik. Za chwilę zobaczymy, jak to czasami wygląda w języku mówionym, w języku kolokwialnym, jeśli nawet to odmienimy i później będzie aktywny czasownik, ale pamiętajcie, że to jeszcze nie do końca jest dobrze widziane przez RAE. Może to się zmienić, ale jak na razie nada masz infinitivo. Tak to powinno wyglądać, żebyśmy brzmieli poprawnie, bezpieczniej tak właśnie to ułożyć, ale musicie wiedzieć, że native też używają tego często, zwłaszcza w języku mówionym czy wpisanym na WhatsAppie, być może nie w kontekstach formalnych, z odmienionymi czasownikami, co za chwilę zobaczymy na przykładach. Następne zdanie. Me enamoré de ella, nada más verla. Me enamoré de ella, nada más verla. Czyli zakochałem się w niej od razu, jak ją zobaczyłem, zaraz po tym, jak ją zobaczyłem, natychmiastowo. To jest rzecz dopuszczalna, to jest rzecz w porządku, ale musicie wiedzieć, tak jak wspominałem przed chwilą, że niektórzy native potraktują to aktywnie i powiedzą coś takiego. Me enamoré de ella, nada más la vi. Nada más la vi, czyli dosłownie, kiedy tylko ją zobaczyłem. I tutaj nie użyją infinitivo, tylko użyją odmienionego już czasownika. Tak bardzo często to wygląda, ale musicie wiedzieć, że bezpiecznie jest używać to w infinitivo. W każdym razie musicie wiedzieć, że wielu native'ów tak tego właśnie używa i być może RAE się już do tego przyzwyczai i niebawem będzie to też zaakceptowane i pełnoprawnie używane, być może nawet akceptowalne na egzaminach. Tak to właśnie wygląda i za chwilę kolejne przykłady. Kolejna rzecz. Nada más empezar el concierto, se fue la luz. Nada más empezar el concierto, se fue la luz. Czyli jak tylko rozpoczął się koncert, poszły sobie światła. Dosłownie poszło sobie światło, to znaczy, że poszedł prąd, że wyłączył się prąd, że nie było prądu, że wszystko zgasło. No i teraz tutaj mamy pewną problematyczną sytuację, dlatego że mamy niezgodność. To też jest akceptowalne, ale bardziej w formie mówionej. Musicie wiedzieć, że bardzo często dziennikarze też tego tak używają, ale na egzaminach być może tutaj już by było trochę mniej bezpiecznie. W każdym razie jest to coraz bardziej popularna forma, żeby mimo wszystko, że mimo że nie mamy zgodności, bo tutaj mamy, że to pierwsze tyczy się koncertu, że nada más empezar el concierto, że jak tylko się zaczął, to poszedł prąd, to znaczy, że wyłączyło się wszystko. I nie ma tutaj zgodności sujetos, nie ma konkordancji. Tak może być w języku mówionym, ale jak mówię, być może warto zachować ostrożność na egzaminach, ale w najbliższym czasie być może to się zmieni. W każdym razie, jak widzicie tutaj, no chyba żebyśmy to zdanie interpretowali jako muzycy, że jak tylko my zaczęliśmy, no ale to i tak nie byłoby konkordancji w sumie z prądem, dlatego że prąd to jest zupełnie inna sprawa, niezależna od nas i jest to inne sujeto. Także w tym przypadku rzeczywiście, obojętnie jakbyśmy tego nie interpretowali, to zgodności nie ma, bo to prąd by musiał zacząć koncert, żeby później sobie pójść, żeby była zgodność pomiędzy podmiotami, a tak tutaj nie jest. Więc musicie wiedzieć, że tak to może wyglądać w języku hiszpańskim, ale być może nie do końca jest to jeszcze akceptowalne. I za chwilę kolejne jeszcze przykłady. Jeśli chodzi o przyszłościowe użycie tego nada más infinitivo, też można sobie to wyobrazić. Być może nie jest to aż tak popularne jak to przeszłościowe, ale też można powiedzieć na przykład, że nada más acabar la reunión, te llamaré. Nada más acabar la reunión,
te dziamare, czyli jak tylko skończę spotkanie, zadzwonię do ciebie. Albo jak tylko skończy się spotkanie, zadzwonię do ciebie. Tutaj widzimy, że możemy to interpretować zarówno ze zgodnością podmiotów, jak i nie, bo może się dotyczyć spotkania. Być może najczęściej właśnie tego się tyczy, ale może być to, że ja. No i w tym przypadku musicie wiedzieć, że niektórzy native też robią to w sposób aktywny. Ale tak jak wspominaliśmy, nie jest to być może standardowe i nie jest to do końca dopuszczalne przez RAE. W każdym razie niektórzy powiedzieliby, że nada masz acabe la reunión te llamaré. I użyją tutaj acabe. Ale, jak mówię, w tym przypadku z nada masz nie do końca jest to dobrze widziane. Warto w tym przypadku zrobić en cuanto. En cuanto acabe la reunión, albo cuando acabe la reunión, te llamaré. Samo cuando to po prostu jest kiedy, a en cuanto ma bardziej taki właśnie inmediatowy smaczek w sobie, to znaczy, że ten natychmiastowy, że jak tylko się skończy, kiedy tylko się skończy, to do ciebie zadzwonię. Tak właśnie można to zinterpretować. Jak widzicie, można też mówić w ten sposób o przyszłości i jeśli używamy tutaj formy aktywnej, no to musi być subjuntivo. Dlaczego? Dlatego, że właśnie w zdaniu podrzędnym, ale oznajmującym, mówimy o, czyli pozytywnym znaczeniu, mówimy o przyszłości. W takich sytuacjach musimy użyć subjuntivo. Jeśli takie rzeczy Wam się mylą, to w opisie pod spodem znajdziecie link do mojego e-booka o subjuntivo właśnie i między innymi jest cały rozdział o zdaniach czasowych, czyli właśnie takich, że kiedy coś tam się stanie, kiedy już coś tam się rozpocznie, to coś tam innego się będzie działo i tam ćwiczymy to właśnie dlaczego i kiedy, w jakich sytuacjach używa się właśnie w języku hiszpańskim subjuntivo. I ten e-book serdecznie Wam polecam. Tak to właśnie wygląda z tym nada masz, masz infinitivo albo otra cosa, ale pamiętajcie, że powinno być raczej najczęściej tam właśnie infinitivo. I ostatni przykład. Nada más comprarlo, me he dado cuenta de que estaba averiado. Nada más comprarlo, me he dado cuenta de que estaba averiado. Czyli jak tylko to kupiłem, albo jak tylko go kupiłem, zdałem sobie sprawę z tego, że był zawariowany, czyli że był z awarią, czyli że nie działał, że był zepsuty. I tak to właśnie tutaj wygląda z nada más. Oczywiście tutaj znowu mamy zgodność, dlatego że to ja to kupiłem i ja sobie zdałem sprawę z tego, że to coś było zepsute. Jeśli zastanawiacie się, dlaczego tutaj jest czasownik estar, a nie ser, jeśli chodzi o bycie zepsutym, to polecam Wam mój kurs o ser, estar i haber. Też znajdziecie link do niego pod spodem w opisie. Tu oczywiście zwracamy uwagę na tej rzeczy stan, na zepsucie tej rzeczy, znajdowanie się w zepsutym stanie. Tak możemy sobie to wytłumaczyć, tak możemy to właśnie zinterpretować i mamy tutaj kolejny przykład na nada más, más infinitivo. Tutaj znowu mówimy o przeszłości i jak najbardziej tak właśnie może być. Pamiętajcie też, inna ciekawostka, jeśli chodzi o ten przykład, że jeśli mamy darse cuenta, to musi być de que, jeśli mamy zdanie złożone. Nie możemy omijać tego de, tej preposición de, dlatego, że tak po prostu wygląda natura tego powiedzenia, tego wyrażenia, a mimo, że wielu native'ów tak robi, to my tego nie róbmy i nie popadajmy w keismo, bo tak ten błąd właśnie się nazywa. Ten błąd polegający na omijaniu prepositiones. Pamiętajcie, że to jest błąd i że za takie coś, jeśli byście powiedzieli me dado cuenta czy me di cuenta i dalej que, a nie de que, to obcięliby Wam na egzaminie punkty, więc tego się wystrzegajcie. I tutaj kolejny widzimy przykład na użycie nada más, más infinitivo w jak najbardziej dopuszczalny sposób. No i tak to właśnie wygląda w języku hiszpańskim z powiedzeniem, z wyrażeniem, ze zwrotem nada más, más infinitivo. Pamiętajcie, że jest to używane jako określnik, jako przysłówek czasowy. To znaczy, że mówimy, że natychmiast po czymś zdarzyło się, czy wydarzy się coś innego. Tak to właśnie działa, taki ma to smaczek. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał i że jest dla Was przydatny. Jeśli tak jest, to dajcie łapkę w górę i zostawcie komentarz. To zawsze pomaga w kwestiach algorytmowych. Ja na sam koniec powiem Wam, gdzie nagrywałem ten odcinek. Jestem, jak zwykle, w Las Palmas de Gran Canaria i też, jak zwykle, w ogrodzie przed hotelem Santa Catalina. Akurat go teraz nie widać, dlatego że jest za tą piękną palemką, która tutaj mnie od słońca osłania.
Tak to właśnie tutaj wygląda. Za chwilę zobaczycie moich patronów, ale musicie wiedzieć, że możecie wspierać Hablo Español nie tylko przez Patronite, ale też stawiając mi wirtualną kawę przez serwis kawowy. Wszystkie linki znajdziecie pod spodem w opisie. No i cóż, ja bardzo serdecznie dziękuję Wam za obejrzenie i za wysłuchanie. Pozdrawiam Was serdecznie również z Las Palmas de Gran Canaria. No i ja już będę powoli uciekał, ale Wy nie uciekajcie jeszcze, tylko zobaczcie moich patronów. A oto właśnie moi kochani patroni, którym pięknie dziękuję za wsparcie, bez którego to wsparcia rozwój kanału byłby na pewno niemożliwy. Jeśli chcielibyście wesprzeć Hablo Español, a jeszcze nie jesteście patronami, możecie odwiedzić serwis patronite.pl albo postawić mi wirtualną kawę, czy to taką dodającą energii, czy to taką katalońską dodającą kreatywności i animuszu. Wszystkie linki, jak mówiłem, znajdziecie pod spodem w opisie. Subskrybujcie również i bijcie w dzwoneczki, żeby żaden nowy odcinek Wam nie przepadł, a ja jeszcze raz pięknie Wam dziękuję za obejrzenie i za wysłuchanie. No i cóż, do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Gracias y hasta luego.